Jest rok 1994, październik. Mam 16 lat, długie włosy i głowę pełną marzeń. Na konkursie poezji śpiewanej w Rapsztynie towarzyszą mi skrzypaczka Magdalena Głuch i gitarzysta Mirosław Kubański. Zdobywamy wtedy drugą nagrodę. Parę tygodni później z kolegą z klasy, gitarzystą Tomaszem Zalewskim, jedziemy na konkurs Chcę być gwiazdą, organizowany przez Polskie Radio Katowice. Zdobywamy pierwsze miejsce. Pełni radości wykrzykujemy hasło konkursu: Nie odjedziesz od nas Mazdą, ale możesz zostać gwiazdą. To wtedy podejmujemy decyzję o założeniu zespołu Forte. Forte, moje miasto trwa w ciszy. Głośniej, moje miasto usłyszy. Forte, dzisiaj będę śpiewał na ulicy. To zdjęcie z garderoby krakowskiego klubu Rotunda. Na nim od lewej Piotr Wilczyński, Sylwia Kałuża, ja, Przemysław Borowiecki i Tomasz Zalewski. W tym składzie, później jeszcze poszerzonym o skrzypaczkę z Chorzowa Monikę Turlejską, zdobywamy wiele nagród na ogólnopolskich konkursach piosenki poetyckiej, studenckiej i turystycznej. Niestety tamten okres naszej działalności nie został podsumowany żadną oficjalną płytą, a powinny powstać przynajmniej dwie. Moja przygoda z zespołem Forte kończy się w 2000 roku. Wtedy już mieszkam w Warszawie i studiuję dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Kobieta w stylu retro, kobieta nie dla niego. Z nią na rzymskie wakacje, na śniadanie u Tiffany'ego. A to już rok 2002. Nakładem Polskiego Radia ukazuje się singiel Kobieta w stylu retro. Moja kompozycja do słów Anny Świątkowskiej. W nagraniu piosenki wziął udział wybitny polski gitarzysta Marek Napiórkowski. Jednak na debiut płytowy muszę jeszcze poczekać. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. W 2006 roku ukazuje się moja debiutancka płyta Pieśń o Bogu Ukrytym do wierszy Karola Wojtyły. Promowana na koncertach w kraju i za granicą spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem publiczności i krytyki. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. W 2008 roku ukazuje się moja autorska płyta 21 gramów. Koncert promocyjny odbył się w warszawskim klubie Hybrydy. Jednym z gości był wybitny polski poeta Ernest Bryl. Marcin po prostu znajdzie bardzo wyraźną swoją drogę i chyba zupełnie inną. Zupełnie inną. Niewątpliwie jest to człowiek, jak na razie chyba, że coś mu odwali, ale jak na razie słusznie związany z tekstem poetyckim, ponieważ muzyka, interpretacja jest ważna, ale jest zawsze czegoś. To nie jest puste i to jest ten najważniejszy atut jego, że w jakiejś sprawie on śpiewa i dlatego moim zdaniem on tu ma niezwykłą szansę. Oj, gębo moja, zbyt smutny, jęzor ci urósł, na wietrze powiewam. Lecz gdy bezwiecznie, zaraz go ktoś przydepcze butem podkutym. W 2009 roku rozpoczynam niezwykle owocną współpracę z Ernestem Brylem. Intensywnie koncertujemy i realizujemy wspólnie 5 projektów. Płyty Brylowanie, Brylowanie Live, Zejdźmy się jak na wilię, Golgotę Jasnogórską oraz książkę z płytą Duchy Poetów. Wczoraj był w moim życiu znowu gorzki piątek. W 2014 roku płyta Golgota Jasnogórska otrzymała Feniksa w kategorii muzyka chrześcijańska. Nagle tu i teraz umysł w serce spadł, całość wnet pozbierał rozproszony świat. Nagle tu i teraz znikło przed i po, wieczność się otwiera, jestem, to jest to. W
2016 roku ukazuje się moja kolejna autorska płyta Zbieg, a rok później moje tłumaczenia ostatnich piosenek Leonarda Cohena. Lubię gadać z Leonardem. Mów do mnie wciąż, abym umiał na trzeźwo przejść z twą pomocą przez każde piekło. Mów do mnie wciąż, nieustannie powtarzaj, mów, że mego dobra chcesz. Amen. Amen. Rok 2018 to 10. płyta na 40. urodziny. Rok 2020 to płyta święci, 14 portretów świętych i błogosławionych. Przede mną płyta 12, zapowiada ją piosenka Huśtawka. Będę w to grał aż po kres mych dni. I tak co noc na huśtawce góra dół, skaczę na jamie i odbijam się od snu. I ciągle nie wiem, co jest prawdą, a co nie. Gdzie sens? I tak co noc na huśtawce góra dół, skaczę na jamie i odbijam się od snu. I ciągle nie wiem, co jest prawdą.